Witaj w podcastach Grupy TROP. Podcast, którego słuchasz, jest zapisem fragmentu seminarium otwartego organizowanego w ramach Szkoły Liderów Grupy TROP Psychologia Lidera. Spotkanie moderuje założyciel i prezes Grupy TROP Jacek Jakubowski, a naszym gościem specjalnym jest Maciej Żywno, wicemarszałek i wojewoda podlaski, spec od zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Zapraszamy. Zanim do końca, tak pozwolicie, bo to jest takie na tyle istotne, że tak zupełnie autoprezentację, kilka takich wątków, ale w jednym zdaniu, po to, żeby też powiedzieć, z czego wynika takie wyczucie do sytuacji kryzysowych. Ja wyszedłem z organizacji pozarządowych, nomen omen, do których wróciłem młodzieżowy, z których prowadziłem przez 6 lat ośrodek kultury i tam trafiłem na metody Centrum Aktywności Lokalnej, która mi generalnie zmieniła świat i myślenie, patrzenie o tym, jak animować społeczność lokalną, jak animować ludzi, jak ich organizować do działania. Ba, PAL organizowałem. Ha, nie pamiętasz. No. Gdzie nie tylko z młodzieżą, ale nie. Młodzież, seniorów. Potem trafiłem na pełnomocnika do spraw współpracy organizacji pozarządowych w mieście Białymstoku. Zakładałem Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych, więc znowu ten model taki do współpracy, no ale ciągle byłem w tym wszystkim jakoś tak najmłodszy, bardzo często najmłodszy w kraju, bo potem wylądowałem jako najmłodszy sekretarz miasta, wcześniej ten najmłodszy kierownik było lat 20, ba, najmłodszy prezes klubu seniora, lat 21, taki epizod też był, bo było trzeba jakoś seniorów domówić. Najmłodszym wojewodą podlaskim byłem przez 7 lat, już potem się skończyło najmłodsze. Byłem 4 lata wicemarszałkiem, a teraz dla podlasko-warszawskiej firmy budowlanej prowadzę partnerstwa publiczno-prywatne, bo taki model. Jestem na uczelni, teraz to się nazywa Wydział Nauk i Edukacji, jeszcze przed wrześniem Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. A mówię o tym dlatego, że wszystko, w co wpadałem po drodze w kryzys, wcześniej wymagało ode mnie przyznania się do tego, że do pewnych rzeczy mogę być za młody i bez doświadczenia i potrzebuję oprzeć się o ludzi, z którymi pracuję. To było pierwsze przeświadczenie. A drugie, które pokazało mi pierwsze starcie, jak zostałem wojewodą i na dzień dobry, w pierwszych dniach miałem strajki celników i tygodniowe kolejkę na granicy i tak dalej. I człowiek po prostu pewnych rzeczy, z siłą rzeczy nie spodziewał się nawet, że na tej funkcji przyjdzie mu zajmować się, przepraszam za wyrażeniem, ale zadbaniem o to i toje na pasie granicznym, żeby nie było skażenia. Albo chwilę później jak szły wichury, nagle się okazało, że trzeba było wejść w ogóle w obszar ratownictwa. To, co mi na pewno zostało z poczucia na dzień dobry patrzenia na kryzys, że zawsze trzeba pamiętać, że pojawia się lęk. I lęk nie tylko u lidera, ale u wielu osób, które w kryzysie uczestniczą, które w mniejszy lub większy sposób się do tego przyznają lub nie. I chcę powiedzieć o case, który akurat taki na start byłby, wydaje się, mocny. Katastrofa helikoptera Straży Granicznej dokładnie 10 lat temu. Po pierwsze, wiedziałem, że jadę na zdarzenie, w którym nie wiemy zupełnie, gdzie helikopter jest. Gdzie, jak dojechałem, to zetknąłem się z komendantami, wszyscy średnio 20 lat ode mnie starsi, ale ta świadomość z tyłu głowy, że oni się też boją, nie tylko ja, ale się boją, ale czego się boją? Przede wszystkim odpowiedzialności, wiedzy lub niewiedzy, bo nie była to sytuacja, którą można było przewidzieć i otworzyć jakąś piękną książkę z procedurami na okoliczność, nie wiem, nielegalnego przekroczenia granicy, na okoliczność wichur, które już przerobiliśmy i mieliśmy mechanizmy wypracowane. Nie było można przewidzieć tego, że w ogóle, bo smaczku dodawało to, że to było na pograniczu polsko-białoruskim i nawet nie mogliśmy zlokalizować najpierw, czy jest u nas, czy po stronie białoruskiej, a zatem wchodzi cały pakiet konfliktu dyplomatycznego i daj Boże tylko dyplomatycznego, a nie jakiegoś zgrzytu siłowego, bo naprawdę sąsiedzi ze strony białoruskiej potrafią się zachowywać w najróżniejszy sposób. Na dzień dobry też nas trochę podratowało to, że mieliśmy
Powiem, że wypracowane do bólu relacje między mną jako zarządzającym, zarządzaniem kryzysowym i koordynującym służby, szczególnie, że w systemie polskim jest tak, że ten wojewoda nie ma takiego władztwa pełnego, jakby się wydawało. Znaczy, policja jest podległą służbą, straż pożarna jeszcze bardziej podległą służbą, ale straż graniczna na przykład praktycznie w zupełności nie, poza przejściami granicznymi. Nie wchodząc w szczegóły takich relacji czysto formalno-prawnych, które mogłyby też w sytuacji kryzysowej zaskutkować tym, że na każdą potrzebę podjęcia działania mógłbym usłyszeć, proszę wystąpić z pismem, na podstawie jakiego paragrafu ustawy o zarządzaniu kryzysowym, na podstawie którego artykułu ustawy o policji, albo której ustawy, nie wiem, o kosmodronie, po prostu jakkolwiek, a jeszcze do tego dochodzą regulacje międzynarodowe, no bo na jakiej podstawie podjąć pewne działania do przekroczenia chociażby pasa granicznego, bo nie przejścia granicznego. Okazało się taka zabawna rzecz, że jako ten młody wojewoda stwierdziłem, że ja się z tymi komendantami muszę trochę tak lepiej poznać. I w związku z tym, że to było już półtora roku, odkąd zostałem wojewodą, to mieliśmy takie trochę na czuja, wyczułem, że trzeba się z ludźmi dogadywać i raz na kwartał robiliśmy sobie kolację. Networking, tak? Jak to sobie nazwijmy, tak? Ale generalnie rzecz biorąc, faktycznie integracyjne kolacje, w większości panów, ale mieliśmy też i panie komendantki, notabene późniejszą pierwszą generał policji, to od nas, ale gdzie te spotkania dały jeden efekt na dzień dobry, że ludzie mieli ze sobą relacje wprost. Już podczas kilku wydarzeń, takich jak na granicy, mogliśmy działać na takiej zasadzie, że wystarczył telefon, słuchaj, dogadaj się, ustalcie, która z formacji dowodzi, kieruje i tak dalej. Nie chodziły faksy. W tamtej sytuacji to spowodowało, że jak się zebraliśmy w punkcie zbiorczym, to nie było rozmowy na temat papierów. Kto tu jest ważniejszy rangą? Jeszcze służby mogłyby wprowadzić dyskusję. Kto ma generała, kto pułkownika, kto inspektora, nadinspektora, kto jest wyższy, grubszy albo cokolwiek. Była pierwsza rozmowa na ten temat, się udało ją na dzień dobry sprowadzić. Czy cokolwiek wiemy na temat zdarzenia? To było pierwsze. Po drugie, panowie, kogo jest najwięcej w terenie? Już, bo jak już dojechałem, to już była druga godzina po zdarzeniu, więc już trochę ludzi w terenie było. Okazało się, że straży granicznej, bo to ich załoga, więc była pierwsza rozmowa. Słuchajcie, szybko, jak się dzielimy robotą? Się okazało, że można było zasugerować, skoro szukamy ludzi ze straży granicznej, to propozycja jest taka, żeby koordynatorem był komendant straży granicznej. I przez pierwszą godzinę tak było. Po czym później, jak się okazało, że trzeba podejmować coraz więcej decyzji, w tym dyplomatycznych, zawiadomieni naszych konsuli w Grodnie, w Brześciu, że potencjalnie helikopter może spaść z tamtej strony, żeby uruchomić stronę białoruską, żeby poszukiwała helikoptera, to sami zaproponowali, że może chyba też ten element takiego lęku się pojawił, tak, odpowiedzialności, że padło takie, a może jednak niech weźmie wojewoda. Bo krótko mówiąc, to trzeba skoordynować trochę więcej służb. W tym pojawiło się ratownictwo i wojsko, to się nagrywa, tak? Ale które nam się zgubiło. Ale to jeszcze było przed tym, zanim powstał 18 pułk rozpoznawczy, więc można powiedzieć, ich było też znaleźć. Ja się na to zgodziłem, ale dlatego po godzinie, a nawet po dwóch, dlatego że jak zobaczyłem, że jest koordynator, to stwierdziłem, niech jeden koordynator będzie w sztabie, a reszta ludziska, nieważne, pułkownicy, idziemy w las. I generalnie, faktycznie, fizycznie wszyscy szukaliśmy, co dało też takie fajne poczucie też dla ich ludzi, że nieważne, że wojewoda, oficerowie i tak dalej, wszyscy chodzą po lesie i tego helikoptera szukają. 9 godzin szukaliśmy. Weszliśmy z lasu i to była pierwsza też taka paniczna decyzja, że było trzeba wyprowadzić ludzi, żeby choćby odrobinę kawy zjedli. Dołączył wójt lokalnej gminy, żeby chwilę się zastanowić, co robimy, bo kręcimy się już w kółko, łącznie z tym, że jak sobie uświadomiłem, że wyprowadziłem
dwa zastępy strażaków ochotników i zawodowych z bagiem, bo się zaczęli wszyscy kręcić w kółko. No, kiedyś jako drużynowy zgubiłem się na bagnach. To wystarczy raz, żeby wiedzieć, jak potem po bagnach chodzi, żeby krótko mówiąc się nie zgubić. Więc kazałem się chłopom wziąć za ręce, kompas w telefonie i wyleźliśmy z tego lasu. I był taki moment, że nie, musimy się zatrzymać. Lęk był potężny, też komendantów, naprawdę widoczny na twarzach, bo decyzja o wyprowadzeniu ludzi oznaczała, że kto poniesie odpowiedzialność za to, że zatrzymaliśmy się. Przecież ludzie mogą ginąć. To było trzech członków załogi helikoptera Kania, który nie miał skrzynki, więc nie wydawał transportera żadnego sygnału. Strona białoruska twierdziła, że, co też było ważną informacją, nie wierzyliśmy. Jak się okazało, słusznie. Oni nie szukali. Przekazali nam informację, że 200 pograniczników białoruskich prowadzi poszukiwania z ich strony. Nie mogę powiedzieć dokładnie skąd, ale wiedzieliśmy potem, dostaliśmy potwierdzenie, że szuka 20, a nie. Nie, po drodze się okazało, kto tak naprawdę chroni granice Unii Europejskiej z Białorusią, kto tak naprawdę ponosi największy ciężar fizycznej ochrony. Natomiast był taki moment, w którym to, że w ramach tych relacji byliśmy otwarci też przez moment i komendantom mówiłem, słuchajcie swoich ludzi, może mają dobre podpowiedzi. I faktycznie okazało się, że w świetlicy, uwaga, która została otwarta łomem, bo wójt powiedział, że nie będzie czekał na klucze i otwierajcie, pijąc kawę, herbatę ze sklepu, który został otwarty łomem, bo wójt zadzwonił do pani Helenki i powiedział, Hela, my ci otwieramy sklep, rano się rozliczymy. Ale on podjął tę decyzję, dzięki Bogu. W asyście policji wszystkiego był naprawdę... Pierwszy raz uczestniczyłem we włamie z udziałem wszystkich możliwych służb. Generał... No to po latach do mnie dotarło, że to było dosyć zabawne, tak? Bo wtedy to było tak... Napięcie było ostre, ale ludzie, którzy ten chwilę stop zrobili, czyli nie było panicznego szukania w kółko. I się okazało, że dwóch chłopaków z Wydziału Lotniczego, bardzo młodych chłopaków, przysiadło do mapy jeszcze raz, kojarząc, jak oni mogli lecieć. Tak? I na trasie, tam gdzie po prostu ucichli na radiu, zaczęło się skojarzenie, że policjanci skojarzyli, że tam legitymowali 9 godzin wcześniej człowieka, który mówił, że słyszał helikopter, tylko nikt mu nie uwierzył, bo miał 3,7 promila alkoholu we krwi. Ale jak się okazało, chodząc tamtędy, nawet przeszliśmy tam w tą i nazad, tylko wiatr wiał w inną stronę, więc nikt nie czuł paliwa. A ten helikopter wydał taki dźwięk. Tylko jak idzie 200 ludzi obok siebie, to siłą rzeczy trudno jest zatrzymać. Wtedy był taki moment, w którym było trzeba szybko podjąć decyzję, że tam jedziemy. I żeby poinformować stronę białoruską, że będziemy na pasie granicznym, bo z tego donosu było to, że już... Znaczy, z informacji od tego rolnika 3,7 promila, że, krótko mówiąc, ten helikopter leży za granicą, że tam nawet coś świeciło. Tak? Informacja była do Mińska. Mińsk przekazał zaraz z powrotem informację, że jest totalny zakaz wchodzenia i nie zbliżać się do pasa, bo grozi to reperkusjami, na co jednak zapadła decyzja, jedziemy. Trochę było adrenalina, ale jednocześnie szoku. Nawet nie załapałem, że do Land Rovera, do którego wsiadłem, zapakował się jeszcze TVN, Polsat i Radio Białystok. I było trzeba ich wyrzucić. Jak się domyślacie, podpadłem mocno, no bo kąsek z takiego materiału, wywalając ich z samochodu, bo było trzeba wziąć ratowników medycznych, tak? Których było trzeba przejąć z karetki do Land Rovera. I tu był pierwszy taki mocny schodek, bo było szukanie, kto podejmie decyzję i odpowiedzialność za to, żeby oni się przysiedli. Padło na mnie, no bo generalnie ratownictwo pod wojewodę podlegało. Ja wtedy bym podjął każdą decyzję w poczuciu, że trzeba... Bo ciągle z tyłu głowy było, że może chłopaki żyją. Oczywiście ratownicy, nie było trzeba ich dwa razy prosić. Skoczyła czwórka do Land Rovera, mimo uprzedzenia ich o tym, że nie są ubezpieczeni na okoliczność potencjalnej pracy za granicami kraju.
chłopaki pojechali, w Land Roverze to jest, straż pożarna pociągnęła się na ten pas, no i tam przyznam szczerze, przeżyłem coś, co po latach do mnie dotarło, że musiałem sobie na terapii trochę chyba przepracować, bo pojawiła się trauma, bo ląduję na pasie, ląduję z komendantami obok, już nie wszystkimi. Obawa przed odpowiedzialnością spowodowała, że tutaj pojawił się taki... Przerzedziło się, było. Pojawił się dzielny komendant straży pożarnej, który nie odpuścił mnie ani na krok, no i dwóch ze straży granicznej. A przed nami pojawiła się nagle na pasie grupka żołnierzy białoruskich, która rozsypała worki, przeładowała kałachy i stała naprzeciwko. Próbowaliśmy ich namówić, żeby puścili, ale nie, bo nie. Jeszcze trochę żartowałem, mając nadzieję, że w standardach białoruskich nie mają amunicji. Na co chłopaki z plutonu specjalnego Straży Granicznej, który stanął za plecami, powiedział, akurat ci mają. Więc trochę tak miałem szybki przegląd wtedy jeszcze stosunkowo młodego życia, więc krótko to trwało, ale przejrzałem i do tego dochodziło jeszcze właśnie coś, co w sytuacji kryzysowej wyprowadziło mnie na chwilę z równowagi, a mianowicie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które stoimy na pasie, informujemy już wszystkie służby, jakie trzeba, w tym MSZ, że jest to po drugiej stronie, że mamy problem z utrzymaniem młodych chłopaków z wydziału lotniczego, którzy chcą się rwać, bo uwaga, słyszymy helikopter, słyszymy go. To jest kwestia 200 metrów. Czujemy zapach paliwa. I naprawdę utrzymać ludzi powodowało, że ci komendanci tych swoich chłopaków też trzymali za pasy, żeby nie pobiegli. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaczyna nakazywać wycofanie się z pasa, niepodniecania trudnej atmosfery z Białorusinami, a ja dostaję jakieś bzdurne polecenie wycofania się do najbliższej placówki Straży Granicznej, napisania pisma i wysłania faksem do konsulatu w Grodnie, że helikopter może tam być. Więc na dzień dobry powiedziałem tylko subtelnie, że to jest teren konsulatu w Brześciu, a nie w Grodnie. A potem już nie powiem dokładnie, co powiedziałem. Miesiąc później na nagraniach w MSWiA, jak słuchałem, to stwierdziłem, że w domu dzieciom tego nie puszczę, bo generalnie zbluzgałem dzwoniącego, twierdząc, że to wszystko jest zrobione i wy teraz działajcie, żeby pomóc nam jak najszybciej przejść. Niestety historia była taka, że nie poszło żadne wsparcie stamtąd. Decyzja mińska była taka, że Mińsk nie widzi sytuacji, niech podejmuje gubernator Grodna i gubernator Brześcia. I tu dzięki Bogu mieliśmy regionalne porozumienia o współpracy w zakresie ratownictwa i na tej podstawie bez wiz, bez niczego, wpuszczono nas na tamtą stronę. Pozwolicie, że odpuszczę widoku, bo trzech zmasakrowanych chłopaków jak ze światłem latarki się znalazło, ale razem z ratownikami jak weszliśmy już wiedzieliśmy, że po prostu zginęli na miejscu, ale to nie był koniec kryzysu, bo nagle się zaczęło szukanie winnych, ale nie tylko winnych katastrofy, ale długotrwałej akcji, tak? Przy tym właśnie to zgranie wszystkich komendantów spowodowało, że usiedliśmy, jak przyjechała już Warszawa, żeby jasno powiedzieć, jak powołacie drugą komisję na czas długotrwałej, to tu zaostrzymy relacje z Białorusią, bo jasno wskazuje to na to, że po tamtej stronie nie było dograne to, co było. I teraz myśmy potem, chciałem powiedzieć, że nie zakończyła się ta sytuacja kryzysowa, bo ona trwała i w każdym kryzysie tak jest, nawet jak idzie wichura. Romantyzm akcji ratowniczej trwa 24 godziny, ale problem ludzi trwa co najmniej 72. Jeżeli dachy zrywa, to wszyscy najpierw lecą pomagać, nie wiem, łatać dach, wyciągać, nawet przenocują, ale potem zaczynają się gubić w momencie, w którym trzeba wypłacić szybko odszkodowanie. Pomóc trochę dłużej falowo i tak samo tutaj. To nie był koniec, tylko było trzeba nagle ogarnąć rodzinę. Więc tutaj się udało fajnie, już na podziale, już Straż Graniczna wiedziała, nasi ludzie, my bierzemy. Psycholog pojechał, ksiądz pojechał, potem prokuratura przyjechała, tak? I było trzeba jeszcze im załatwić wejście na stronę białoruską.
W każdym razie przejęcie, no tam w przeciwieństwie do Smoleńska helikopter przyjechał niecały tydzień od zdarzenia, został przekazany stronie polskiej, bo nie pyskowaliśmy, tak mówiąc otwartym tekstem, tylko grzecznie z Białorusinami, żeby nie podgrzewać atmosfery, z jasnym podziałem, kto rozmawia, jak zostaną zebrane ciała, jak przekazane, jak przekonać rodziny, żeby nie otwierały metalowych trumien, i to też z takim patrzeniem, do kogo rodziny mają większe zaufanie, więc też zaangażowany ksiądz, psycholog, ci komendanci, tak, żeby swoich żony, swoich podopiecznych przekonywać. I tak naprawdę zakończyliśmy, bo to też było takie istotne, że postanowiliśmy, że kończymy akcję po pogrzebie, czyli siadamy na podsumowanie. Chociaż samo podsumowanie nam nie wyszło. Znaczy, nie było woli dyskusji o tym, co było nie hej. Takiego trochę przegadania, żeby wiedzieć na przyszłość. Włączył się przycisk, zrobiliśmy wszystko, zamalujmy to, jest ok. I to, powiem szczerze, traktuję jako błąd, ponieważ nie dał, znaczy dzięki Bogu nie było więcej helikopterów. Ale nie dało to takiej możliwości przepracowania czegoś na okoliczność kolejnej rzeczy. I ostatnim zdaniem tej sytuacji, to co zgłaszają teraz ludzie ze służb, bo już tych komendantów nie ma. Znaczy, nie gniewajcie się, nie chcę politykować, ale to wiceminister z naszej podlaskiej ziemi, który służbami zarządzał, chyba zarządza jeszcze, generalnie wszystkich wystrzelał jak kaczki. Ja się z nimi spotykam dalej raz na kwartał, bo mają 54 chłopy i 3 panie ciągle mają potrzebę jednak spotykania się, ale teraz wróciły faksy. Było kilka sytuacji, może mniej groźnych, ale wróciły faksy, wróciły dyskusje, kto za co odpowiada i kto wystawi, a zatem decyzje zaczęły krążyć przez Warszawę, bo dany minister, żeby pozwolił danej formacji coś zrobić. I to taka cofka z punktu widzenia regionu. Ja się zasłuchałem. Ja chciałbym zwrócić uwagę i przeanalizować z Tobą i też z Wami, pokazać pewien ciąg zdarzeń, który tutaj mógł umknąć. Chodzi mi o sferę taką właśnie przygotowania do kryzysu. Ja mam takie wrażenie, mamy jak na dłoni coś takiego. Dobre relacje, tak? Integracja, spotkania, poczucie, nic się nie dzieje, ale się spotkajmy. Nawet nie po to, żeby się przygotowali do kryzysu, tylko żeby się popatrzeć na siebie. Tak, nawiązać współpracę, te kolacje, o których mówisz, tak? Pewnie tobie trudno o tym, tobie się tak chwalić, ale popatrzcie na tego to dżentelmena. Wyobrażam sobie różnego typu, jak ludzie patrzą na takiego to pana i jak się buduje zaufanie i wiarygodność. Także ten człowiek w pewien sposób mówi, w pewien sposób się zachowuje, pyta, jest gościem, jest wojewodą. Na kolacji, jak sobie wyobrażam ciebie i cię znam w różnych sytuacjach, no to wiecie, zaprasza wojewoda na kolację, prawda? Albo może zapraszać wojewoda na kolację. Dzień dobry. Zapraszam, pogadajmy. O, cieszę się, że jesteście. Tak, wprowadzenie atmosfery partnerstwa ludzkiego. Potem, jakby to, co mówiłeś, to był taki moment, który w tej twojej opowieści, w którym powiedziałeś, panowie, kogo jest więcej, kto zostanie koordynatorem. Ja mam takie wrażenie, że przy wszelkich kryzysowych sytuacjach osoby, które są do tego nieprzygotowane, przeżywają duży skok napięcia, lęku, a są szefami, po prostu zaczynają rządzić natychmiast. Nie pytają, kto ma koordynować, tylko no ja. Ja muszę, jestem wojewoda, muszę, co tam jestem, szef, dyrektor, ja muszę koordynować, bo muszę. Ja twoje pytanie, rzeczowe pytanie, co się wydarzyło, pytanie, kto jest najwięcej, przekazanie, prawda? Potem kolejne przekazania. Ja bym powiedział, że ty kierowałeś procesem współpracy, a nie akcją, tak? Na początku, tak? Przekazałeś komuś, ale... Może dodam tu, że
Był szef Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jak pojawiła się sytuacja, to zadzwonił do mnie i powiedział, że monitoruj, słowo, którego nienawidzę wręcz, bo tak zaczynałem zarządzanie kryzysowym, które wszystko monitorowało, więc ja kiedyś ich zapytałem, czy jak będą trupy, to będziecie monitorować ilość trupów. No i usłyszałem, tak. I on powiedział, że zgodnie z prawem, panie wojewodo, ty powinna się zająć tylko i wyłącznie Straż Graniczna, pan nawet nie musi tam jechać. To my zameldujemy, bo monitorujemy sytuację i powiemy, co tam się dzieje. Więc bardzo chętnie taka ucieczka od takiej współpracy w tym zakresie była. No i te wszystkie mechanizmy obronne, tak jak jest lęk, duchochron, kto tu odpowiedział, chowanie się. Ja mam też takie wrażenie, był taki moment w tej opowieści, kiedy ci komendanci poszli w las. Taki wszyscy ważni poszli razem szukać, czyli to jest fizyczne doprowadzenie do sytuacji, w której my razem robimy i ty też powiedziałeś, że oprócz czterech więcej szuka, no to tak znowu nie jest więcej ten czy tamte, ale to jest sygnał dla ludzi, prawda, że hierarchia jest po to, żeby ją, no żeby ktoś podjął decyzję, żeby coś zrobić, ale jako ludzie, no mamy kryzys i jesteśmy wszyscy wobec tego kryzysu ludźmi, w związku z tym jako ludzie próbujemy pomóc, tak? Szukamy jakiejś pomocy. No myślę, że tu jeszcze doszedł jeden element, który przekonał tych komendantów, że dobrodziejstwo technologii powoduje, że dowodzić można też z różnego miejsca. Nie trzeba siedzieć w jakimś fizycznym miejscu, tak jak rzecznicy prasowi siedzieli z dziennikarzami sobie w jednej z placówek i że nie trzeba tam siedzieć, że jest tylko jeden telefon na korbkę, który można odpalić, tylko jest telefon komórkowy, jest radio, jest łączność i te komunikaty z różnych stron po prostu docierały na bieżąco, więc to powodowało, że w momencie, w którym każda para rąk i nóg była przydatna, to powiem wam szczerze, że także było widać po ludziach, jakim morale rosło, bo ludzie mówią po nocy, tak? Patrzcie, wojewoda idzie z nami, szuka. Kurde, on jest mokry do pasa, to może go zabrać. A ten nasz komendant, patrzcie, on w pantoflach poszedł, to może mu jakieś buty podnieść. Ale to robiło na nich takie wrażenie, że nagle było czuć, że naprawdę ten poziom takiego szukania to jest aż pod każdy krzak, chociaż jak się domyślacie, helikopter raczej pod krzakiem się schować nie ma. Ale jest, znaczy, bo teraz wyciągam coś, co można by zrobić w firmie, co można być w dowolnej sytuacji, kiedy mówimy, razem się tym zajmujemy. Tak? I że tu dyrektor, tu kierownik, tutaj no, ktoś tam ma funkcję. Nie. Tak? Jako ludzie partnersko. No i jeszcze taki element, nie może umknąć psychologowi, bo co zrobić. Mianowicie, ty byłeś wcześniej przygotowany, użyłeś takiego słowa i miałeś świadomość emocji. Ja mam takie wrażenie, że większość osób w kryzysowej sytuacji koncentruje się na zadaniach, procedurach, na rozmaitych rzeczach, a nie widzi, znaczy nie pracuje z emocjami. Nie widzi, co się dzieje. A ten lęk jest bardzo silny, napięcie jest bardzo silne i on destabilizuje. Jeżeli się nie widzi go i nie reaguje jakoś, nie rozmawia, nie tworzy współpracy, jakiegoś kontaktu, no to on jest potwornie destrukcyjny. Tak? Bo no, ludzi destabilizuje. I też chcę powiedzieć to, co tutaj się już ujawniłeś, to jest coś takiego przy takich silnych kryzysach, czy takich no, związanych ze śmiercią, czy z jakąś bardzo trudną sytuacją, ale przy słabszych także. Chciałem powiedzieć, że ty powiedziałeś, że jakby później, po kryzysie, na przykład musiałeś sobie z tym poradzić też na wręcz terapeutycznych sesjach, czy wiecie, że po prostu to nie jest tak, że jak się kryzys skończył i się domknęły sprawy, to on się tak naprawdę skończył. On żyje w naszych trzewiach, mózgach, sercach i jakoś go trzeba przepracować. Przegadać, przerozmawiać, zrozumieć, przeżyć jakąś stratę albo tak, albo zobaczyć, no, stać się mądrzejszym o to doświadczenie. Nie, że to siedzi we mnie i pracuje, tylko ja przez przepracowanie staję się dzięki temu mądrzejszy, głębszy, bardziej przygotowany. Prawdą jest na pewno to, że
Ja później bardziej świadomie widziałem, co się działo, bo jak sama akcja była, to mnie tak naprawdę odcięło od emocji. Byłem jak w skorupie. Czułem, że tak powiem, jedyną emocję, którą po prostu ciężko było, trochę i facetowi, ale pewnie i tym mundurowym, samemu do siebie przyznać, że boję się tych określonych rzeczy. Ale całej resztę już nie widziałem, bo byłem odcięty, bo było trzeba działać. Ale kiedy to sobie uświadomiłem, to każde kolejne zdarzenie, które później się pojawiało, katastrofa kolejowa w Białymstoku i tak dalej, funkcjonowanie już było zupełnie inaczej. Co więcej, sam się czułem lepiej. Znaczy, wiedziałem, co mnie może spotkać, jak dojadę na miejsce, albo zanim dojadę na miejsce, co trzeba zrobić i na co zwrócić uwagę. Bo tu zaraz to będzie ten pewnie case, ale chciałem powiedzieć, że Jacek zwrócił fajną uwagę. Niektórzy, jak nie wiedzą, co zrobić w kryzysie, przy okazji może się boją się lub po prostu generalnie nie wiedzą, co zrobić, zaczynają rządzić i gadać głupot. Czy to tak powiem? I taki przykład miałem przy katastrofie kolejowej, gdzie po prostu osoby, które powinny dowodzić, zaczęły zezwalać, ale to chyba jako kolejny case. To jest piękna sytuacja. Zresztą nomen omen, wiecie co, mam taką sytuację. 10 lat temu była katastrofa helikoptera, a dzisiaj 8 jest 9 rocznica dla odmiany katastrofy kolejowej i wybuchu w Białymstoku. Cystern kolejowy. I tam była sytuacja taka, że właśnie władze miejskie, które powinny zajmować się dowodzeniem, miały ostatnią sesję Rady Miejskiej, więc prezydent raczej był w kampanii niż ten i wysłał bardzo niedoświadczonego swojego człowieka, który na dzień dobry, uciekając od odpowiedzialności, podrzucał odpowiedzialność za zagrożenie, ale nie samych cystern, bo zarządzanie kryzysowe w takiej sytuacji ma to do siebie, że za sam pożar odpowiada straż pożarna. Ale straż pożarna nie widzi już szerzej tego, co się dzieje obok, na osiedlu, trochę dalej, o tym za chwilę. Natomiast on kazał dyrektorom placówek na osiedlu podejmować samodzielnie decyzje, czy mają ewakuować szkołę, przedszkole, żłobek i drugą szkołę, i zostawił kompletnie samym sobie. Co spowodowało, że jak tam wjechałem, to niestety po pierwszej ewakuacji przejąłem zarządzanie. Tu już nie było czasu na traktowanie miasta po fajnemu, ale miałem z tymi komendantami, nomen omen, tymi samymi. To było rok później. Już tak fajnie dogadane, że oni wiedzieli, że jak ja jadę, to oni też muszą być. Nie tylko poziom miejski, ale i wojewódzki. I na dzień dobry się meldowali, co robimy. I straż pożarna robiła swoje. To nie jest tak, że ja im mówiłem, jak gasić, bo to już bez przesady. Jako strażak ochotnik, to ja ich się teraz słucham, a nie odwrotnie. Ale że generalnie oni robili swoje, a my się po prostu skoncentrowaliśmy w tym momencie na osiedlu. Czyli skoro wojewódzki inspektorat ochrony środowiska stwierdził, i to mówił dla miasta, że chmura, która pierwsza od wybuchu poszła na szkołę, tylko na czarno ubarwiła okna, ale nie ma już zagrożenia w powietrzu, to decyzja o ewakuacji była błędem. A dlaczego? Bo te dzieciaki wcale nie poszły do domu, tylko do domu to poszły zostawić plecaki. Tam na osiedlu moja żona świetlicę socjoterapeutyczną prowadziła, to była zdziwiona, czemu dzieciaki przed 8 rano rzucają plecaki i nie zostają świetlicy, tylko blisko jest. Tak. I poleciał, i przez to były w znacznie większym zagrożeniu, bo się było trzeba z nimi ganiać po to. Więc na dzień dobry od razu z podziałem na rolę, policja i straż miejska, bo to już było do wykorzystania, pojechali do kolejnych placówek, żeby dyrektorom pomóc, uwaga, zgodnie z prawem dalej, ci dyrektorzy mogą podjąć decyzję lub nie muszą, ale pomóc w podjęciu decyzji, czyli krótko mówiąc, do informowania. No bo ta dyrektorka, która wypuściła dzieciaki, na pytanie, czemu pani wypuściła, ona mówi, no widzę pożar, czarne okna, próbuję kogokolwiek zapytać, co mam robić, a mi odpowiadają, pani ponosi odpowiedzialność, niech pani decyduje. No to ona wypuściła do rodziców. Nie gniewajcie się, ale odruch bardzo ludzki. No to rodzice zabierajcie, nauczyciele uciekajcie do domu i już.
Kolejna szkoła, przedszkole i żłobek, doinformowane, postanowiło, że dzieciaki zostawiają na miejscu. To była pierwsza. Druga rzecz, no, po tamtym wydarzeniu to myśmy się z komendantami doszkolili. Przyjechaliśmy do Warszawy też na szkolenie z zarządzania komunikacją w kryzysie. Także we współpracy z mediami, czyli także zarządzania komunikacją medialną i tak dalej. A zatem, jak dziennikarze pytali tego przedstawiciela miasta, co się dzieje, bo straszny oczywiście pożar, ale co się dzieje, to on opowiadał, że gdyby Rail Baltica została wybudowana zgodnie z harmonogramem, to by nie było katastrofy. Jakby to kogoś w tym momencie obchodziło. Jak podeszli do nas, to od razu był komunikat prosty. Tak się śmiałem, że smaczku dodało, że myśmy w niedzielę byli na tym szkoleniu, a w poniedziałek mieli katastrofę. Więc w ogóle to tak jakbyśmy dzisiaj po tym spotkaniu od razu w kryzys jakiś pał. Oraz też świeżynka, także nasz szkolący mówi, że materiały filmowe korzysta do dzisiaj jako materiał pokazowy. Po prostu jak spod igły. Chłopaki stawali i mówili tak. Całe osiedle jest bezpieczne. Rekomendujemy nie wychodzić z domu, ale wcale nie trzeba uciekać. Dzieci zostały w szkole, rodzice nie muszą po nie jechać. I taki przekaz był po prostu poukładany, aż dziennikarze się tak dziwili. Co oni wszyscy gadają? Bez sensacji w ogóle. Tak, bez sensacji i tego. A tamten, ja specjalnie nie mówię, bo potem się nie obrażał, jak posłucha. Bo Rail Baltica, gdyby była wybudowana, bo trakt carski, który prowadzi z Wiednia do Sankt Petersburga w XIX wieku i po prostu dalej leciał taki komunikat, który tak, ale człowieku, tu kolejne cysterny się padły. Na to jeszcze doszło to, że było trzeba znowu przejmować chociażby od zarządzania kryzysowego PKP, które niestety nie istniało i nawet nie potrafiło powiedzieć, co tam płonie. To się okazało bardzo trudnym tematem, bo nagle okazało się, że od 1989 roku, kiedy w Białymstoku był wybuch cystern z chlorem i faktycznie cud mniemany ochronił przed tym, że osiedle nie poszło, dlatego siedzę z wami tutaj, bo to moje osiedle. Bo tak fajnie się biegało wokół torów, jak wszyscy mówili, że tam chlor, zaraz, a my lataliśmy, ale to był 1989 rok, nie było zarządzania kryzysowego. Ale mija tyle lat i nagle się okazuje, że przez centrum miasta dalej jeżdżą niebezpieczne materiały. Bo wiecie, Warszawę dzieli rzeka. Wiele miast, normalnych miast dzieli rzeka. Moje kochane miasto zamiast rzeki to dzielą tory, więc to tak dosyć solidnie dzieli, więc też cały ruch... Jak cysterny przypływają, to ilość wody jest taka sama jak w rzece. Tak, dokładnie tak, ale generalnie rzecz biorąc, to była taka sytuacja, w której już byliśmy nauczeni. Tam po drodze, wiecie co, ta współpraca też tych komendantów od razu spowodowała, że przepływ informacji był na tyle szybszy, że na przykład nagle wszystkich oświeciło pytać, co u sąsiada, że nie tylko co z osiedlem mieszkaniowym, ale a co jest po drugiej stronie torów. I tu kolejny był dowcip, bo nagle nam szef celników mówi, o kurczę, mówiąc ładnie. W naszych magazynach, które są 600 metrów od tego pożaru, to była wtedy akcja zbierania dopalaczy, znaczy zamykania punktów. Jest 1,5 tony dopalaczy. I to było znowu pytanie o kolejne... Ale kolejne... Zobaczcie, zlokalizowane kolejne zagrożenie, na które można było od razu... Przekazując na bieżąco, straż już widziała i pojechała po prostu na normalnym świecie oblewać wodą hangary, które już łapały temperaturę. Znaczy nic by może się nie stało, ale już było wiadomo, co trzeba robić. Po tej akcji już usiedliśmy. Miasto nie chciało słuchać uwag, no bo generalnie rzecz biorąc, właśnie, mnie tam nie powinno być. Pionu wojewódzkiego nie powinno być, bo zgodnie z prawem zdarzenie nie przekroczyło granic dwóch gmin, czy wręcz dwóch powiatów, żeby zgodnie z prawem wchodzić. Ale reguła stała się taka, łącznie z zarządzaniem kryzysowym wojewódzkim, każdej gminie w potrzebie coś się dzieje, nie wjechanie, tak? Bo mówiąc szczerze, to ja bym się zajechał z tego jeżdżenia, ale sygnał pod tytułem, tak zerkam na panią burmistrz, wydałem, przepraszam, a, mówisz, czymś pomóc, a wiecie dlaczego? Bo jest prosty przykład.
przełożenie. Wójt, burmistrz nie ma zawodowych struktur czuwających 24 godziny na dobę i sam bardzo często nie jest do końca przeszkolony, bo przeszkolony będzie, jak przeżyje jakiś kryzys. Ma inne walory. No. Ma inne walory. Jak przeżyje kryzys, to już potem będzie wiedział. Przy networkingu mógłbym poopowiadać z wesołych rzeczy z Suwalszczyzny, jak wójtowie potrafili sobie radzić po imieninach z sytuacją kryzysową. Ale chodzi o to, że... Nie. Byli na 150% skuteczni, na naprawdę czapki z głów, ale media nie chciały tego traktować jako skuteczność, tylko jako, że byli po imieniu. Ale do czego zmierzam? Że w tym momencie warto zadzwonić i po prostu, i to była taka nauka, zapytać, co pomóc, czy dosłać służby. Komendanci też rozumieli, nie zrzucali tego na powiatówki, tylko od razu za telefony i swoich, krótko mówiąc, zawodowych ruszali w teren, nie zostawiali tego Ochotniczej Straży Pożarnej tylko i tak dalej, i tak dalej, bo wiedzieli, że po 15.30 może nawet nikt nie odebrać telefonu. Że tak po prostu może być. I ci, którzy mają dyżury 12, czy krótko mówiąc tam, gdzie na 24 godziny na dobę, po prostu łaski nie robią, mogą pomóc. I ten wjazd do gminy już był taki, pomóc, jest potrzeba, jedzie. A jak był jakiś opór i było czuć, że ludziom jest zagrożenie, no to się włączał przycisk, który wojewoda ma, kontrola. Czyli się jechało na kontrolę zarządzania kryzysowego, mogąc wtedy uwagi. Ale znacznie lepiej było, i to mi się spodobało, budować tak relacje z wójtami, którzy traktowali to jako faktycznie pomoc, tylko pod jednym warunkiem, żeby nie robić z białą szabelką wjazdu, że pani burmistrz, to ja przejmuję. Tylko, że stanąć z boku, podpowiadać, mądrzyć się, nie liczyć na to i nawet do tego stopnia, panie wójcie, to media chcą pytać, to niech pan idzie, tylko niech powie pan, co w gminie się dzieje, a nie o tym, że tam, nie wiem, były wójt nie zbudował wałów powodziowych, łomiankowy temat, tak. Ale to w sensie takim, żeby... Tak, żeby po prostu nie uciekać w to, bo ludzi to kompletnie w sytuacji kryzysu i zagrożenia nie interesuje, że jakiś były coś zrobił. Tak samo, krótko mówiąc, kompletnie ludzi nie interesuje, kto im udziela pomocy. Tak? Byleby tylko tą pomoc dostać. I to jest kluczowe. O matko, jakie piękne rzeczy, mądre. Słuchajcie, pomyślałem troszkę, bo miałeś ten trzeci kwestię, nie wiem, czy wytrzymacie, ale bo mógł być króciutki. No. Bardziej życiowy, tak? Nie, bo chodzi też o coś takiego. Mamy tutaj spotkanie, znaczy tu jest grupa liderów i też są osoby, które tak przyszły jakby w związku z liderowaniem. To, co mówisz, jest wybitne prawdopodobieństwo, znaczy spore prawdopodobieństwo, że nikt z was się w takiej sytuacji nie znajdzie, no bo nie będzie wojewodą, ani nie będzie komendantem czegoś. No niektórzy dobrze. Ale chodzi też o coś takiego, że bardzo podobne prawidłowości są w kryzysie w organizacji. I także, no niby takie proste rzeczy, ale zauważcie, model organizacji folwarczny, model dominacyjny, podległościowy, model cały czas wojny między pracownikami a szefami, przepychanek i tak dalej, no strasznie mocno wywala w kryzysie. Tak, bo w kryzysie, no przepraszam, to nie moja sprawa, a niech on se radzi, a tak? I spróbuj właśnie opowiedzieć o tym trzecim wątku z tymi fakturami i z tym atakiem, gdzie można powiedzieć, kryzys pokazuje od środka, jak ta organizacja naprawdę wygląda. Ja wrzucę tu tylko coś takiego, że pamiętam, kiedyś pracowałem z jedną firmą i nastąpił w firmach, to nie są takie kryzysy, tylko najpoważniejszy kryzys to jest spadek sprzedaży. Nie? Nie ma kasy. I to nie ma żartu, bo to może spowodować upadłość. Znaczy, no, jest po prostu bardzo zagrożenie, bardzo duże. Pracujący ze mną menadżer mówi, Jacu, wiesz, fajnie z tą kulturą, z tą komunikacją, tylko teraz musimy to wszystko odłożyć na bok, bo musimy wzmocnić sprzedaż. I ja wtedy tak usiadłem, tak z baraniem, na moment z nim usiadłem i mówię, słuchaj,
no to jest cudowny moment na zobaczenie, czy ci twoi menadżerowie, tu prezes, tak, czy ci twoi menadżerowie teraz pójdą do ludzi i no tu my partnerzy i powiedzą, sprzedawaj czy tego, tylko czy przyjdą do partnerów i powiedzą, słuchajcie, jest wtopa, robimy. Co można zrobić? Zapytają, no wejdą w kontakt, zaczną rozmawiać i tamci się zmobilizują, bo są, no bo ich lubią, bo są częścią drużyny, bo coś razem robimy, mamy trudność, tak, nie patrzymy, przyciskamy, jedziemy z tym koksem. Natomiast w innej sytuacji, prawda, może zwłaszcza w firmach, których a to partnerstwo, ta partycypacja jest taka powierzchowna, taka tylko głoszona, jeszcze nie zakorzeniona, są stare nawyki, no to właśnie taka sytuacja kryzysowa powoduje to, co już parę razy to powiedziałeś. Wpada szef i zaczyna wrzeszczeć, szukać winnych, rządzić, wszyscy się chronią. Znaczy, można powiedzieć, sama sytuacja kryzysowa jest i ona wywołuje jeszcze dodatkowe fale kryzysu, tak? Nad którymi się nie panuje, które są równie groźne albo groźniejsze. I tu miałeś taką sytuację. O sytuacji z fakturami chcę powiedzieć o dwóch urzędach. Pierwsze to Urząd Marszałkowski jego jednostki. Paskudny urząd, po którym po prostu nigdy w życiu już bym tam nie wrócił. Ja tam byłem pierwszym wicemarszałkiem. Mówię o tym dlatego, że nie miałem wpływu na wszystko, na co chciałbym mieć wpływ. Ale bardzo tęsknię za urzędem wojewódzkim, z którym pewne rzeczy udało się zrobić pozytywne. W tym drugim przypadku, i zacznę od tego złego, jak był ten czas przesyłania lewych faktur. Znaczy, mailem przychodzi faktura, to wyobraźcie sobie, że Zarząd Dróg Wojewódzkich opłacił w przeciągu miesiąca dwie lewe faktury. Razem na 4,5 miliona złotych. Mimo tego, że rok wcześniej było głośno o podobnych sytuacjach w Podlaskim, i o którym przykładzie dobrym zaraz opowiem, i ta nauka kompletnie nie poszła gdzieś. I generalnie rzecz biorąc, oczywiście było tylko ganianie, ktoś jest winien, papier z pouczeniem na przyszłość, kto by mógł nie zrobić, pieniądze przepadły, bo węgiersko-litewsko-łotewska ekipa po prostu się rozmyła szybciutko. 4,5 miliona, jak ja usłyszałem, że to nie problem dla Zarządu Dróg Wojewódzkich, to naprawdę usiadłem, odetchnąłem z ulgą, że to żaden problem, ale generalnie rzecz biorąc, kultura urzędu, który bazuje na tym, że ludzie ze sobą nie rozmawiają, są jakieś obozy, obóziki i tak dalej, powoduje, że na co dzień się nie chce pracować, a co dopiero jak jest kryzys, w którym jak się coś takiego uruchamia, to zaczęło się szukanie winnego, kto nie dopełnił obowiązku, żeby w ogóle do takiej sytuacji doszło. I nie tylko Zarząd Dróg Wojewódzkich, ale było szukanie, czy przypadkiem może skarbnik powinien zadbać o to, żeby douczyć i tam było i tak. W tym samym czasie Urząd Wojewódzki, w którym, no znowu, trafiłem tam, kurde, jak miałem 30 lat jako wojewoda, więc trochę było czas z tymi ludźmi, a miałem kupę starych wyjadaczy, którzy tam pracowali tyle lat, ile ja miałem lat, więc patrzyli na mnie na dzień dobry. Co ty, synek, nas będziesz tutaj dowodził? Może stąd ta perspektywa, ale to już 4,5 miliona. To inny urząd. Tak. Ale tu było tak, że znowu raz, że też klasa ludzi. To przyznam szczerze, bo jednak ta służba cywilna swoje robiła, że pewien poziom na dzień dobry musiał być utrzymany. Ale też zainwestowałem w pracę z dyrektorami. Znaczy, wyszedłem z założenia, że po pierwsze szukam swoich słabości i tego, czego nie wiem, i tak budowałem najbliższe otoczenie, czyli gabinet wojewody, że nie łapałem wszystkich młodszych od siebie, żeby być mądrzejszy od nich i mieć to poczucie, a plus, żeby nałapać ludzi, którzy mi będą mówili ciągle, jak jestem cudowny, wspaniały, jak w mediach dobrze wychodzę. Tylko zebrałem także wiekowo taki sztab ludzi bardziej doświadczonych i bliższy. I to najbliższe otoczenie miało takie poczucie, że jesteśmy jak jedna pięść. Ze względu na to, że moja wpadka i moje odwołanie to oznacza, że akurat gabinet traci natychmiast pracę. Ale ich wpadka może być jednocześnie moją wpadką. Więc się trzymaliśmy. No niby był ten wojewoda, nie mówię o wicewojewodzie, bo to takie ciało obce, to jest inny temat polityczny, tak? Ale że tak jak jedna ręka.
I tam właśnie usiedliśmy, już w pierwszym tygodniu wyszliśmy z założenia, że ludzie, nie tylko ja, ale idą łapać dobry kontakt z dyrektorami wydziałów. Bo dyrektorzy byli przyzwyczajeni, że wcześniej wojewodowie ich ekipa przychodziła z poleceniami. Muszę zrobić to, to, a tam nagle o coś podpytać i tak dalej. Fajnych ludzi miała moja rzeczniczka, która poszła do takiej najbardziej zatwardziałej dyrektorki i przełamała ją, że ale ma pani ładne słoniki w pokoju. I się okazało, że ma takie hobby. Generalnie biorąc, budowanie takiego klimatu, pod który mnie też podciągali. No i potem też trochę się spotykaliśmy integracyjnie, ale to już nie było tak często, ale generalnie rzecz biorąc po to, żeby ludzie się, dyrektorzy nie bali. To się nazywa współpraca oparta na empatii. Natomiast to, co było istotne, co zrobić w dół, żeby ludzie się nie bali, mówić o tym, że czegoś nie wiedzą, nie rozumieją, albo że jest jakaś wpadka, bo to było kluczowe, że powiedzenie o czymś, czego się boją, na dzień dobry dyrektorowi, ale też, żeby widzieli, że mogą przyjść, powiedzieć mi albo mojej ekipie. Częściej oczywiście chodzili do mojej ekipy, tak? No bo raz, że łatwiej się dostać i tu nie będę robił z siebie świętego, że mój gabinet był zawsze otwarty, bo 400 pracowników samego urzędu. Ja rozumiem, że w Warszawie Mazowieckiej to ma 1500, ale u nas 400, ale plus 1000 zespolonej, niezespolonej, a pojawił się sytuacja, jak ludzi nauczyć reagowania, to się tak pięknie nazywało wtedy, wchodził to pojęcie, na okoliczność cyberataku. Bardzo często ludzie na to reagują tak, że niezależnie od tego, jak są procedury napisane, dostają wszyscy na maila, ba, nawet na szkolenie idą, informacje, co zrobić, ale nikt tego potem nie pamięta, albo po prostu się boi i niezależnie co się dzieje, wyłączy komputer i ucieknie, nie ma tematu. I nawet zapomni powiadomić o tym kogoś, że jakieś trudne zdarzenie miało miejsce na poczcie służbowej, która jest zazwyczaj lepiej zabezpieczona niż, nie wiem, prywatne konto na Interi czy na czymś tam, tak? Tylko że jest cały sztab, bardzo często informatyków, są jakieś serwery rządowe, jeszcze mają zabezpieczenia dodatkowe, monitoring ABW i tak dalej. No i przychodzi tu teraz słynne są te maile, których na przykład Jacek może dostać ze swojego własnego adresu, maila pod tytułem nagrałem cię przez kamerkę, jak oglądasz film z gołymi kobietami, co tam wyczyniasz, jak nie zapłacisz tam 200 zł, nie przelejesz na koncie, to... Ja cię wybaczam. To coś. I niektórzy po prostu przy takiej sytuacji odłączali, zamiast poinformować, że nie, problemem jest treść, która przyszła, tak, głupia, idiotyczna i można faktycznie skasować, tylko że ktoś dokonał włamania na konto, się pod nie podszedł. Z fakturami było tak, że naraz do kilku dyrektorów wydziałów przyszły sprytne faktury, uwaga, wycelowane dokładnie w obszar, który przez nich jest robiony. Czyli to nie przyszedł rachunek za telefon, tylko do Wydziału Inwestycji przyszła faktura za kolejny etap budowy przejścia granicznego w Połowce, które faktycznie ma miejsce. Do Wydziału Spraw Obywatelskich faktura za zakup nowego systemu komputerowego do ochrony, do obsługi cudzoziemców i tak dalej, i tak dalej. I tam do kogoś tam jeszcze coś. Efekt był taki, że kluczem było to, że ich pracownicy, którzy to dostali, po prostu nie puścili mechanizmu. Chciałem dodać, że faktury wcześniej przychodziły. Tak? Że to było tak, że te prawdziwe, umówione przychodziły. Ale mechanizm wyłuczenia był taki, że na dzień dobry sprawdzania choćby numeru konta i tak dalej, czyli takie wyłuczone podstawa, ale dwa, nie robienie rabanu, kasowanie i zostawianie, tylko przyszli do swoich dyrektorów, oni przyszli też do mnie, nakazali w ciszy nie robić rabanu, także dlatego, że wcześniej, właśnie przewidując tą sytuację, myśmy się szkolili nie tylko sami i nie tylko wysłali dokument, że sprawdzaj konto i tak dalej, ale zaprosiliśmy też ABW, żeby, uwaga, powiedziała nie tylko jak na to reagować,
tylko jak o tym informować, żeby złapać sprawców. Bo to też jest potencjalne wyeliminowanie zagrożenia za chwilę, bo te maile mogłyby dochodzić. Więc przejście spowodowało, że zaraz natychmiast zadzwoniliśmy do ABW. Dosłownie w kilkanaście minut przyjechało dwóch oficerów, którzy rozpoczęli przy uczestnictwie naszych pracowników zabawę korespondencyjną pod tytułem: czy państwo potwierdzacie tam numer konta i tak dalej, bo wcześniej był inny. Tak. To wypłata nastąpi jutro. To był ten czas, w którym oni ze swoimi tam ABW urządzeniami, krótko mówiąc, tam i złapali. Tak. I się okazało, że a mogło nam wypłynąć razem 17 milionów złotych. Przy czym nawet biuro, i to było fajne, że biuro administracji tak, nie opłaciło też faktury na 67 zł, bo tam z kolei na czuja została wysłana taka mała faktura za chyba trzy pieczątki, coś w tym stylu. I mechanizm był podobny. Okazało się, że wszystkie źródła zeszły się w ten sam serwer, to samo źródło i złapali młodych chłopaków. Także to też takie szczęście, że to nie poszło gdzieś tam Litwa i tak dalej. Ale ten mechanizm współpracy spowodował, że tutaj nikt nie zlekceważył. Dwa, nie bali się przyjść powiedzieć. Jedna osoba przyszła, powiedziała, że odpisała im, że to fałszywe. Ale już się nie bała przyznać, że po prostu zrobiła jakiś ruch. Ale dzięki temu, że powiedziała, to zaraz tego samego dnia, po kilku godzinach odpisała: no chyba, że państwo zmieniliście numer konta. I zabawa dalej poszła. I to był ten taki fajny, pozytywny przykład, który spowodował potem, że jakikolwiek się pojawił, przepraszam za wrażenie, syf internetowy, że ktoś coś przesyłał, ludzie nie pamiętali może procedur, ale pamiętali, żeby zadzwonić, zapytać. I ludzie, którzy odbierali telefon, co też było bardzo istotne, bo często jest tak, że nie wiem, jak państwo macie doświadczenie, ja mam takie, teraz mam powiem taki przykład z urzędu, którego już mówiłem, że nie przypadam. I z firmy, w której pracuję, w której zaraz powiem to w żartobliwy sposób, może mi wybaczą, jak posłuchają, to było tak, że generalnie mówią: ale miała pani szkolenie, informacja przeszła, tak? No to powinna pani wiedzieć, jak się zachować. I trzask telefonu. W takiej sytuacji, no trudno, a tak naprawdę wystarczyło powiedzieć: zrób to, to, to i to i się tam nie przejmę, bo to zaraz przyjdę, sprawdzę, albo cokolwiek innego, ale żeby dać poczucie tej osobie po prostu bezpieczeństwa. W firmie, którą mam bardziej żartobliwą, bo właśnie ten mail, o którym próbowałam Jacka wmontować, to przyszedł z mojego maila na mój mail z napisem, że tutaj poinformują, tak i tak dalej, więc ja grzecznie dzwoni do informatyków. Dzwonię do informatyków i mówię, że z naszego maila firmowego przyszedł taki mail i tak dalej. W odpowiedzi słyszę: coś tu mnie rozbawiło, szukam. Proszę nie płacić haraczu. A potem i się nie przejmować, bo przyszło do wszystkich. Ale przynajmniej wiedziałem właśnie, że ten drugi komunikat mnie uspokoił, że przyszło do wszystkich i po prostu jest polecenie nie robić z tym nic, na przykład nie płać chłopie haraczu. Na co ja spotkałem do korytarzu, się śmieję z tego dyrektora, mówię: wie pan, ja tam nawet nie zamierzałem płacić, bo ja tam wiem, co przed komputerem robią. Dobrze. My tam też wiemy. Pocieszyła dyrektor personalna, która akurat wyszła i do niego zaczęła mówić: słuchaj, przychodzi do mnie mail, w którym ktoś pisze, że ja oglądam gołe baby przed komputerem. Kurde, ja bym chłopy pooglądała, nie? No ale to sytuacja była taka, że właśnie przede wszystkim ta bariera, że jak człowiek boi się też zadzwonić albo do przełożonego, albo do kogoś, bo nie wiem, mógł zapomnieć, bo szkolenie było dawno. Mógł zlekceważyć szkolenie, ale sytuacja, znaczy pytanie jest ważniejsze. Czy ważniejsze jest zareagowanie na kłopot, który trzeba rozwiązać, a który może spowodować znacznie większe straty, bo może zaatakować system całej firmy czy całego urzędu, czy po prostu nie, ja się nie przyznam, bo będę musiał się przyznać do tego, że czego. Więc te kluczowe też osoba, która po prostu najnormalniej w świecie z drugiej strony, mająca świadomość, że dzwoni do niej osoba, która nie wiem, właśnie znowu boi się,
albo nie wie i że ma... No tak jest fakt. Nawet ja już nie chcę mówić, że ma do tego prawo. Zostawiam to, tak? Ale że... No tak jest fakt. No ta osoba nie wie. No i co, ja mam się złościć na nią, a w tym czasie wirusik sobie krąży? Czy po prostu zareagować? Kochani, myślę, że będzie w drugiej części fajny dialog i rozmowa, a teraz mam dla Was propozycję tego ćwiczenia. Jeżeli chcesz uczestniczyć w podobnym seminarium, wpisz się do newslettera i bądź z nami na bieżąco.